Szczęść Boże, witam Państwa i zapraszam na informacje dnia. W rządzie zapowiadają się poważne zmiany, chociaż rekonstrukcja rządu przesuwa się na październik. To będzie dotyczyła redukcji resortów i zmian na stanowiskach szefów poszczególnych ministerstw. O tym, że rekonstrukcja rządu będzie znacząca, już na początku sierpnia informował prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Liczba ministerstw ma zostać zmniejszona do około 12. Pojawia się także coraz więcej spekulacji, których resortów będzie to dotyczyło i kto stanie na ich czele. Zmiany najprawdopodobniej zostaną ogłoszone w październiku, zapowiada wicepremier Jadwiga Emilewicz. Tak naprawdę druga faza poważnych rozmów politycznych będzie miała miejsce w pierwszej połowie września. Ja nie spodziewam się rekonstrukcji do końca września, to raczej pewnie będzie początek października. I z pewnością będzie to największa rekonstrukcja w historii Prawa i Sprawiedliwości, podkreśla europoseł PiS Ryszard Czarnecki. Ja myślę, że w tym nowym rządzie Prawa i Sprawiedliwości bardzo wzrośnie rola paru polityków. Których? No, myślę, że będą to politycy Prawa i Sprawiedliwości, PiS-u, a nie koalicjantów, którzy uzyskają także formalnie większy wpływ na decyzje. Nieoficjalnie mówi się m.in. o powstaniu superministerstwa złożonego z resortów edukacji, kultury i szkolnictwa wyższego. Pytany o tę kwestię minister edukacji narodowej Dariusz Piątkowski wskazuje, że trudno byłoby kierować i sprawnie zarządzać tak dużym resortem. Na pewno byłyby problemy z takim bezpośrednim, osobistym nadzorem jednego ministra nad tymi wszystkimi dziedzinami, gdyby miało dojść do połączenia kilku resortów. Natomiast można także wyobrazić sobie łączenie jakichś fragmentów czy inny podział kompetencji pomiędzy tymi resortami. Redukcje resortów mogą oznaczać utratę wpływów dla koalicjantów Prawa i Sprawiedliwości. Lider Porozumienia Jarosław Gowin nie chce zejść z poziomu dwóch ministerstw, co oznaczałoby, że koalicjanci powinni być reprezentowani w co najmniej z dwóch z około 12 resortów w rządzie. Także Solidarna Polska nie jest przekonana do zmian, o których mówi Prawo i Sprawiedliwość. Lider ugrupowania minister Zbigniew Ziobro jest jednak gotów na kompromis. Nie wykluczamy możliwości tutaj znalezienia jakiejś formuły kompromisowej dla wszystkich wtedy i tylko wtedy, jeśli wspólnie dojdziemy do wniosku, że możliwości realizacji, przynajmniej z perspektywy Solidarnej Polski, celów programowych dla nas niezwykle istotnych będą a zachowane, b poszerzone. Jednak pewna redukcja ministerstw powinna nastąpić, ocenia politolog dr Krzysztof Kawęcki. Pewna redukcja jest potrzebna, przede wszystkim odejście od tego modelu Polski resortowej na rzecz rzeczywiście pewnej koordynacji działań. Tak duża redukcja rządu wymaga jednak wielu konsultacji, a to jest czasochłonne, zauważa socjolog dr Grzegorz Wiński. Wszelkiego rodzaju posunięcia na tej szachownicy personalnej wymagają wielu konsultacji, natomiast niewątpliwie sądzę, że te posunięcia są przemyślane, są to dobrzy kandydaci. Rozmowy w ramach Zjednoczonej Prawicy już trwają. Bo oczywiście, jak zwykle w ramach Zjednoczonej Prawicy, nawet jeśli początkowo były jakieś różnice czy różne spojrzenia, no, koniec końców udaje nam się dojść do zgodnych konkluzji. Zapewnia wicerzecznik PiS Radosław Fogiel. Jak na razie znamy nazwiska nowych ministrów spraw zagranicznych i zdrowia, którzy są znakomitymi fachowcami w swoich dziedzinach, zaznacza minister Artur Soboń. Z jednej strony profesora Rała, który jest nauczycielem akademickim, człowiekiem Solidarności, człowiekiem, który jest znakomicie wykształcony w zakresie doktryn politycznych, profesorem prawa, stypendystą wielu stypendiów międzynarodowych i znakomitego ekonomistę, urzędnika, który dzisiaj stanie na czele resortu zdrowia. Pytanie, czy zmiany w tych resortach będą trwałe, czy nowi ministrowie pozostaną na stanowiskach po zapowiadanej rekonstrukcji rządu. 22 sierpnia to Międzynarodowy Dzień upamiętniający ofiary aktów przemocy ze względu na religię lub wyznanie. To reakcja na rosnącą liczbę przypadków prześladowań i dyskryminacji ze względu na wyznawaną wiarę. Ponad 260 milionów. Tylu chrześcijan jest prześladowanych za wiarę.
Co kilka minut na świecie ginie chrześcijanin tylko dlatego, że wierzy w Jezusa Chrystusa. Chcemy krzyczeć w imieniu tamtejszych ludzi, którzy, kiedy do nich jeździmy i ich odwiedzamy, mówią, że sami sobie pomóc nie mogą. Są już tak słabi, są tak zmęczeni, że potrzebują, abyśmy my byli ich głosem. Dziś przypada Międzynarodowy Dzień Upamiętniający Ofiary Aktów Przemocy ze względu na religię lub wyznanie. W zeszłym roku ustanowiło go Zgromadzenie Ogólne ONZ. Inicjatywa wyszła z Polski. Wyznawanie wiary dzisiaj wcale nie jest tak proste i wcale nie jest tak oczywiste. Nam wydaje się w Europie, może w Polsce, że to jeszcze nie jest jakby nasza rzeczywistość. Tymczasem statystyki mówią coś zupełnie innego. W Polsce stopniowo wzrasta liczba przypadków zniewag na tle religijnym. Laboratorium Wolności Religijnej uszeregowało je w 4 grupy, mówi pan Jan Wółkowski. Są to fizyczne ataki na duchownych i osoby wierzące. Druga grupa to są akty wandalizmu i profanacji miejsc kultu. Trzecia grupa akty profanacji wizerunków i symboli religijnych. I czwarta grupa kradzieże i akty dyskryminacji w stosunku do osób wierzących. W większości wypadków są to ataki motywowane tolerancją, tak zwaną tolerancją, źle pojmowaną, podejmowane przez ludzi, którzy nie zgadzają się z wartościami chrześcijańskimi. Zaznacza Konrad Ciempka ze Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Dzisiejszy Dzień Pamięci o Ofiarach Aktów Przemocy ma uwrażliwić społeczność międzynarodową na wszelkie zjawiska naruszania wolności religijnej. W ramach obchodów podświetlone zostaną budynki urzędów i instytucji kultury. Podświetlone budynki będą w Toruniu, w Poznaniu, w Krakowie i w Szczecinie. Sami również możemy włączyć się w obchody, do czego zachęca ksiądz dr Tomasz Huzarek. Możemy sami zapalić jakąś świecę w każdym naszym domu w Polsce, postawić ją w oknie, odmówić jakąś modlitwę za tych, którzy są prześladowani. I tak w sposób duchowy wesprzeć i dać otuchę tym, którzy doświadczają prześladowań. Buduj z nami kulturę wolności. Laboratorium Wolności Religijnej. Wierzący, wolni, obecni. 900 nowych zakażeń koronawirusem, zmarło kolejnych 13 osób. To dzisiejszy bilans epidemii w naszym kraju. Najwięcej zachorowań odnotowano w Małopolsce 193, na Śląsku 153 i na Mazowszu 150. Pomimo tych danych resort zdrowia zapewnia, że 1 września uczniowie wrócą normalnie do szkół. Nie mamy olbrzymiej skali wzrostów. Część powiatów wypada, część wchodzi na tą listę, ale nadal to jest skala 20 powiatów na 380 powiatów w kraju. Więc nie mamy powodów, żeby w tej chwili mówić o potrzebie zamykania szkół, opóźniania rozpoczęcia edukacji, kiedy w większości Polski dzieci spokojnie w tych powiatach zielonych mogą wracać do szkoły. Na dziś, 1 września, to jest termin, w którym dzieci powinny rozpocząć w Polsce edukację. To, co cały czas podkreślamy, jeżeli będą jakieś wyłączenia, jeżeli będzie zdalna nauka, to ona będzie wprowadzona punktowo na zasadzie porozumienia i wskazania z jednej strony stacji sanitarno-epidemiologicznej, z drugiej strony dyrektora szkoły, z trzeciej strony organu powołującego placówkę oświatową. W obliczu ofensywy ideologii LGBT bardzo ważna jest dziś obrona rodziny i każdego życia poczętego. To zadanie nie tylko organizacji Pro-Life, ale każdego z nas. Obraz rodziny jest dziś niejednokrotnie wykrzywiany w przekazach medialnych. Lansuje się rozwiązania, które często mają uderzyć w ten tradycyjny model rodziny poprzez szukanie pewnych alternatyw, pokazywanie rodziny jako czegoś, co jest w pewien sposób zużytą formułą życia ludzi. Wskazuje medioznawca dr Wojciech Wciseł. Tymczasem to rodzina jest miejscem, gdzie dziecko może otrzymać prawidłowy rozwój. Współczesne ideologie próbują ten rozwój zaburzyć. Środowiska LGBT bardzo często posługują się terminologią prorodzinną, by przekazywać treści o charakterze ideologicznym. Panuje całkowity chaos pojęciowy i zamęt moralny, wskazuje Piotr Guzdek z Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka. Na sztandarach tych środowisk noszone są hasła o aborcji, o środkach
wczesnoporonnych, o aborcji domowej, o zapłodnieniu pozaustrojowym dla par homoseksualnych. Ta ideologia walczy z modelem rodziny płodnej. Bo wszystko rozbija się o wartość ludzkiego życia. Życia, które jest wartością najcenniejszą i powinno być zawsze chronione, podkreśla prezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia i Rodziny Jakub Bałtroszewicz. Skuteczna walka w obronie życia, jak mówi, wymaga jednak znalezienia wspólnego celu, zjednoczenia ruchów pro-life, ale przede wszystkim rezygnacji z języka agresji i prowokacji. Trzeba pokazywać, że my na to życie się otwieramy i interesujemy się nim nie tylko wtedy, kiedy jest pod sercem matki, ale również i szczególnie wtedy, kiedy już się urodzi. Matka nie powinna nigdy być zostawiona sama sobie. Bo to zagwarantowanie opieki matkom może powodować zmniejszenie liczby tak zwanych aborcji w Polsce, a życie powinno być chronione na każdym etapie rozwoju. Ja myślę, że tym najlepszym sposobem do zachęcenia do obrony życia, rozumiane jako tą fascynację życiem, jest, może powiem tak, pukanie do serca człowieka. Podkreśla ksiądz Tomasz Kancelarczyk z Bractwa Małych Stópek. Jednym ze sposobów na pukanie do ludzkich serc są liczne inicjatywy podejmowane przez organizacje pro-life. Wśród nich marsze dla życia i rodziny czy obchody Dnia Świętości Życia. One mobilizują obrońców życia do organizowania akcji ogólnopolskich, przede wszystkim marszy. Dzisiaj ideologia LGBT zawładnęła polskimi ulicami, a właśnie Dzień Świętości Życia jest tą wyjątkową okazją do tego, ażeby wyjść na ulicę i zamanifestować przywiązanie do wartości promujących życie człowieka. Takich akcji powinno być jak najwięcej. Obecnie zbierane są podpisy pod projektem zakazującym marszów LGBT w Polsce. Jeden z działaczy pro-life, Radosław Brzuska, wskazuje, że taki zakaz może być fałszywym argumentem, by w przyszłości blokować marsze dla życia. Ale kiedy przyjrzymy się tej sprawie precyzyjnie, to zobaczymy, że ten sprzeciw wobec manifestacji ideologii LGBT jest sprzeciwem wobec demoralizacji i jest sprzeciwem wobec rewolucyjnych postulatów w stosunku do polskiego prawa. Rewolucyjnych i bardzo szkodliwych dla rodzin i dzieci. Polska nie miała i nie ma zamiarów naruszać integralności terytorialnej Białorusi. To odpowiedź polskich władz na oskarżenia, jakie pod adresem naszego kraju kieruje prezydent Aleksander Łukaszenka. Sytuacja u naszych wschodnich sąsiadów jest bardzo napięta. Białorusini nadal protestują. To sprzeciw wobec przemocy prezydenta Białorusi Aleksandra Łukaszenki. Wiadomo o 5 osobach, które zginęły. Nie wiadomo jeszcze, gdzie podziewa się 80 osób. Nie mogę siedzieć w domu. To, co mogę zrobić, to przyjść, stanąć tutaj, okazać moją solidarność. W ten sposób wyrażam swoje oburzenie. Manifestacje trwają już prawie 2 tygodnie. Mieszkańcy Białorusi wyszli na ulicę po ogłoszeniu oficjalnych wyników wyborów prezydenckich, w których Łukaszenka zdobył 80% poparcia. Zdaniem społeczeństwa wyniki są fałszywe. My сюда пришли, потому что... Przybyliśmy tutaj, aby wesprzeć tych, którzy cierpią pod rządami reżimu i pokazać, że nam zależy na zmianie. Białorusini powinni trzymać się razem. Mogą liczyć także na wsparcie Polski. Premier Mateusz Morawiecki uruchomił plan pomocowy dla Białorusi. Chcemy uruchomić szybko środki na pomoc dla osób represjonowanych, ale także dla pomoc dla osób, które chcą przyjechać do Polski, budować przyjaźń polsko-białoruską. Na ten cel polski rząd przeznaczy 50 milionów złotych. Środki trafią także do białoruskich niezależnych mediów oraz społecznych organizacji pozarządowych. Będą również ułatwienia na granicy polsko-białoruskiej. Już dzisiaj ponad 10 tysięcy białoruskich studentów studiuje w Polsce, ale chcemy, żeby to była większa liczba. Chcemy, żeby to był ten rozsadnik przyjaźni polsko-białoruskiej. To rozwiązania doraźne, mówi politolog i wiceprezes ruchu Prawdziwa Europa dr Krzysztof Kawęcki. Jak wskazuje, potrzebne są działania nastawione na budowanie długotrwałej relacji z Białorusią. One powinny być tak naprawdę realizowane w sposób strategiczny, stały.
My tak naprawdę nie mieliśmy dobrej polityki, czym powiedziałem, żadnej polityki wobec niestety Białorusi. Teraz, gdy los Łukaszenki jest niepewny, należy to zmienić, wskazuje politolog. W pewnym momencie, tylko jest trudno nam powiedzieć, w jakim momencie, pewnie Putin lepiej wie, nastąpi jednak wymiana Łukaszenki. Łukaszenka już się po prostu rzeczywiście zużył, tylko to też jest niebezpieczeństwo, że to Rosja będzie decydowała, kto stanie na czele państwa białoruskiego. Dlatego sytuacji na Białorusi przygląda się Europa, a Polska i kraje bałtyckie wykazują szczególne zaangażowanie. Unia Europejska przekaże do Mińska 53 miliony euro, ale tylko 3 miliony trafią na pomoc dla represjonowanych. Reszta środków pójdzie na walkę z koronawirusem. Postaram się przekonać moich kolegów i koleżanki, premierów, prezydentów Unii Europejskiej, żeby te proporcje były inne, żeby przesunąć dodatkowe miliony euro na pomoc dla osób represjonowanych. Premier Mateusz Morawiecki podkreśla, że zmiana władzy na Białorusi jest nieunikniona. Prezydent Aleksander Łukaszenka insynuuje, jakoby Polska chciała odebrać Białorusi część terytorium. Na zachodniej granicy jest niespokojnie, dźwięczy broń, odbywa się ingerencja w sprawy wewnętrzne naszego suwerennego kraju. Ktoś nawet zaciera ręce i przypomina sobie o kresach wschodnich. Na te sugestie odpowiedział szef gabinetu prezydenta Polski Krzysztof Szczerski. Jest dla nas zasmucające i zadziwiające, że w propagandzie władz Białorusi pojawiają się sugestie, jakoby Polska miała zamiar naruszać integralność terytorialną tego państwa. Polska nie miała i nie ma takich zamiarów. Polska wzywa jednocześnie inne państwa do poszanowania suwerenności Białorusi. Aleksiej Nawalny opuścił szpital w Omsku, teraz leczony jest w szpitalu w Berlinie. Jego stan cały czas jest niepokojący. Rodzina Aleksieja Nawalnego przez wiele godzin domagała się zgody na przetransportowanie mężczyzny do szpitala w Niemczech. Niestety bezskutecznie. Po długiej batalii lekarze zmienili zdanie. Kontynuowaliśmy leczenie pacjenta. Po pewnym czasie jego stan się ustabilizował. Nawalny nad ranem w eskorcie policji został przewieziony karetką na lotnisko. Tam czekał już na niego wyczarterowany niemiecki samolot medyczny. Przy Nawalnym była jego żona Julia. Dziękuję wszystkim za wsparcie. Walka o życie i zdrowie Aleksieja dopiero się zaczyna i jest wiele do zrobienia, ale zrobiliśmy już pierwszy krok. Napisał na Twitterze rzecznik prasowy opozycjonisty Kiara Jarmysz. Nawalny trafił do Niemiec. Była to dla nas misja humanitarna, ale nie można zaprzeczyć, że w pewnym momencie nabrała ona również wymiaru politycznego. Wiele zrobiono z wielu stron. Żona Nawalnego wysłała list do Władimira Putina. Poinformował członek fundacji Cinema for Peace, która zorganizowała transport Nawalnego do Berlina. Wszystko wskazuje na to, że opozycjonista został otruty. Rosjanie cały czas twierdzą, że to nieprawda. Biorąc jednak pod uwagę długą listę zabitych w ten sposób krytyków Kremla, wielu osobom trudno uwierzyć w rosyjską narrację. Libańskie rodziny od rana odbierają pomoc humanitarną, która dotarła z Polski. To m.in. środki higieniczne i dezynfekcyjne. Ta pomoc jest bardzo potrzebna. Na miejscu panuje ogromna bieda, relacjonuje dyrektor sekcji polskiej Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie, ksiądz profesor Waldemar Cisło. Oficjalny kurs wymiany jest 1500 za dolara, natomiast kurs czarnorynkowy 7000. Rząd wypłacając pensje zachował ten kurs oficjalny, ale ceny towarów w sklepach są wyceniane po tym kursie czarnorynkowym, czyli jak gdyby w krótkim czasie ponad pięciokrotnie siła nabywcza ich pensji spadła. Stąd ta bieda, stąd to ubóstwo. Kolejnym projektem, który będziemy starali się realizować, zachęcali Polaków do pomocy, jest taka zapomoga dla rodzin, które będą miały wyremontować swoje mieszkania, by mieć gdzie mieszkać. Patriarchat obliczył, że potrzeba 2000 dolarów na to, żeby wstawić szyby, nareperować te straty po wybuchu. Pamiętajmy, że głównie dotknięte są tym dzielnice chrześcijańskie blisko portu. Dziękujemy wszystkim telewidzom za wspieranie tego projektu, za modlitwę. To jest bardzo istotne. Również te gesty solidarności oni sobie bardzo cenią, bo czują się, że nie są pozostawieni sami sobie. Serdeczne pozdrowienia dla wszystkich telewidzów. Trwam od przedstawicieli patriarcha greko-belchickiego, jak również od patriarchy maronickiego. Jutro mamy z nimi spotkanie. Będziemy dalej pracować nad tym, aby jak najskuteczniej pomagać. Dla telewizji Trwam, ksiądz Waldemar Cisło, Bejrut. I tą wiadomością kończymy. Dziękuję Państwu za uwagę. Z Panem Bogiem.